Szczęść Boże, Julii Teprzyczka. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na prognozę pogody. Nad południową i wschodnią Europą obszary niskiego ciśnienia z frontami atmosferycznymi. Na północy kontynentu wyże. Warunki pogody nad Polską kształtuje pole podwyższonego ciśnienia, a z biegiem dnia zatoka niżowa. Nad obszar naszego kraju napływa wilgotne powietrze. Sporo chmur z deszczem dziś w Hiszpanii, w Niemczech i w Polsce. Mokro również we Francji, Austrii oraz w zachodniej Rosji. Na pozostałym obszarze pogodnie, a na termometrach od 6 stopni Celsjusza w Moskwie do 24 w Rzymie. I zmieniamy mapę. W naszym kraju na północy zachmurzenie duże i całkowite z opadami, a im dalej na południe, tym pogodniej. Temperatura maksymalna od 9 stopni Celsjusza na Podlasiu i Mazowszu do 12 w regionach południowych. Wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu i północnego wschodu. Ciśnienie bliskie 1020 hektopaskali będzie spadać. A jaka pogoda czeka nas w poszczególnych regionach? Zobaczmy. Zapraszam.